Was. Głośniej, szanowni państwo! Gmina Stawiski! Biało-czerwone w górze! Bo Polska jest piękna! Pan premier Jarosław Kaczyński, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za to miłe powitanie ze wszystkiego, co mi się w życiu najbardziej udało. Najbardziej mi się udało imię. Przyjechałem tutaj, tak jak przyjeżdżam na takie spotkanie, takie pikniki, po to, żeby z państwem porozmawiać. No ale zawsze najpierw mówię kilka słów. Kilka słów o naszych polskich sprawach. My chcemy rozmawiać nie dla zabawy. My w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania programu, który pewnie za kilka tygodni zostanie pokazany opinii publicznej i chcemy wiedzieć, czego chcą Polacy. Czego Polacy chcą, jak widzą przyszłość naszego kraju. Ze swojego punktu widzenia, z punktu widzenia zwykłego obywatela naszego kraju, zwykłej polskiej rodziny. Bardzo interesuje nas pogląd tych, którzy reprezentują przecież większość Polaków, a którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, którzy mieszkają w tej Polsce lokalnej. To jest dla nas bardzo ważne. I kiedy zastanawiam się nad tym, co już mogłem usłyszeć, ale także nad własnym życiowym doświadczeniem, bo przecież od 30 kilku lat jeżdżę po Polsce i rozmawiam z ludźmi, to mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że chcą przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa, ale takiego szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa naszego państwa, ale także poczucia bezpieczeństwa osobistego, poczucia bezpieczeństwa materialnego, poczucia bezpieczeństwa pracy, to się oczywiście łączy z bezpieczeństwem materialnym, czy też z własnego biznesu, poczucia bezpieczeństwa na ulicy, na zabawie, w każdym miejscu, w którym są. Chcą po prostu, by Polska była bezpieczna, ale chcą także, żeby Polska była dostatnia i żeby w Polsce ta dostatność była nie dla wybranych, ale dla wszystkich. Żeby to była szansa dla każdego. Szansa dla każdego. I żeby pewnego rodzaju urządzenia cywilizacyjne, które mam wszystkim ułatwiają życie, były także wszędzie dostępne. Bo pamiętajcie państwo, że w Polsce nawet taki wynalazek sprzed przeszło 3000 lat jak wodociąg jeszcze nie w każdym miejscu jest dostępny. Są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie nie ma nawet zwykłych wodociągów. Ale czy to można zmienić? Ja państwu dam przykład takiej gminy, która jest stosunkowo daleko stąd, chociaż nie tak bardzo daleko. Łyse. Tam było 17 kilometrów wodociągów, kiedy zaczynały się nasze rządy. W 2016 roku tak naprawdę, bo przecież doszliśmy do władzy przy końcu 15. A ile jest dzisiaj? 200 kilometrów. Czyli można zmieniać? Można zmieniać. Czy można było zmienić bardzo wielu w tym mieście, w Stawiskach i w tej gminie? Można było. Rozmawiałem z panią burmistrz. Można było zmienić naprawdę bardzo, bardzo wiele. I proszę państwa, to wszystko jest w tej chwili nasz cel, ale nie tylko nasz cel, ale to jest to wszystko, co my w tej chwili realizujemy. I w dziedzinie bezpieczeństwa zewnętrznego tu co chwilę powstaje nowa jednostka wojskowa. Jest tutaj ze mną dzisiaj pan minister obrony, pan wicepremier, który te jednostki tworzy. O, skromny człowiek. Powtarzam. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
Tak trzeba po prostu, proszę państwa, panu ministrowi podziękować, bo rzeczywiście robi bardzo dużo. Polska jest teraz silniejsza, coraz bezpieczniejsza. A pamiętajcie, że są sojusze, ale sojusznicy pomagają tylko tym, którzy potrafią się sami bronić. Gdyby Ukraińcy nie potrafili się sami obronić, to dzisiaj, to byłaby już dzisiaj po prostu drugorzędna sprawa, jakiś tam spór dyplomatyczny. Byłoby po Ukrainie. A tak trwa wojna i sprawa także wielkiego zwycięstwa Ukrainy jest ciągle otwarta. I trzeba tego zwycięstwa im życzyć. Chociaż oczywiście pamiętajcie, że także wobec Ukrainy nasza partia prowadzi i będzie prowadzić politykę obrony polskich interesów. Na przykład tam, gdzie chodzi o rolników. I będzie po prostu zważała na to, jak różne sprawy są załatwiane, jakie są wzajemne relacje, w jaki sposób nasi bracia ze wschodu zachowują się, kiedy są tutaj. To wszystko będzie brane pod uwagę. Pamiętajcie, my pomagamy, chcemy pomagać, musimy pomagać, to jest w naszym interesie, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Tak być nie może. My nie przyjmujemy takiej polityki. Bierzemy, ale nie kwitujemy. Dajemy, ale musi być pokwitowane. No choćby ostatnio znów dostarczyliśmy, tutaj pan minister to świetnie wie, to jego decyzje, dostarczyliśmy sporą ilość różnej ciężkiej broni, a także i amunicji. Więc krótko mówiąc, robimy to, bardzo zmieniamy sytuację społeczną w naszym kraju wielkim pakietem socjalnym, tą wielką pomocą dla samorządów, dla gmin i będziemy to robić. Ale warto też chwilę zająć się naszymi konkurentami. Co oni proponują? Co proponują tak naprawdę? Otóż, o, ktoś świetnie powiedział, nic. A nie, proszę państwa, to nie jest takie zupełne nic. Oni nam proponują powrót do tego, co było, ale przede wszystkim dzisiaj proponują nam nienawiść, negatywne uczucia, wojnę. Wojnę, można powiedzieć, wojnę domową. Niszczenie katolików, a Polska jest w większości katolickie. Opiłowywanie. Proponują nam język polityki, który jest językiem z jakiejś jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem, którym powinniśmy się posługiwać. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek. On się nazywa Donald Tusk. On się nazywa Donald Tusk i wykorzystuje każdą okazję, dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety. To może być, tak jak ostatnio, pożar. Pożar, za który oni odpowiadają. Te śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów. Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. To jest przywóz niemieckich śmieci i tak będzie. Tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy. Znów będą płace po 7, może nie jak kiedyś 4, 5, ale 7 czy 9 czy 8 złotych za godzinę. Będą te śmietniska, będą hale składowe, różnego rodzaju inne tego typu urządzenia, a nie będzie nowoczesności, nie będzie tego, co my dzisiaj też tworzymy i co chcemy stworzyć, bo Polska już się bardzo rozwinęła, ale może się rozwinąć łatwo na poziom naprawdę tych najbogatszych nawet państw europejskich. To nie jest jakaś perspektywa długich dziesięcioleci. To można zrobić stosunkowo szybko. I my musimy to zrobić. Ale to można zrobić tylko wtedy, jeżeli jest merytoryczna polityka, jeżeli są politycy, którzy się sprawdzili. Czy ja, proszę państwa, mówię, że nasza władza jest władzą nieomylną i anielską? Nie, proszę państwa.
To jest władza zwykłych ludzi. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Są pomyłki, są różne niedobre wydarzenia. Ale tam, gdzie się coś dzieje, gdzie się coś robi, to się zdarza zawsze. Nie ma po prostu cudów. Nie ma na tym świecie partii aniołów. Ale nasza partia wyciąga z różnego rodzaju błędów czy nadużyć wnioski. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą być uczciwi i w ogromnej większości są uczciwi. A oni? Oni mają swoje sądy, jak to mówił jeden z nich. I oni swoich ewidentnych przestępców bronią zaciekle, bez żadnego wstydu. Są po prostu pod tym względem nieprawdopodobnie wręcz bezczelni. I znów kto za tym stoi? Kto realizuje tą politykę? Donald Tusk! Donald Tusk, prawdziwy wróg naszego narodu. Wróg naszego narodu. I trzeba to jasno w końcu powiedzieć. Ten człowiek nie może rządzić Polską. Ten człowiek powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Na Białoruś też. Tam też by się przydał. Ale on woli Niemcy. On woli Niemcy na pewno. Teraz, proszę Państwa, parę słów o tych innych. No teraz jest Konfederacja. Proszę Państwa, w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Ich program to jest 4500 zł dla każdego w bonie na leczenie. Jak się może wtedy leczyć człowiek chory na nowotwór? Ciężko, poważnie chory na serce, czy na jakąkolwiek inną poważną chorobę. To często nie miesiąc, ale tydzień, nawet mniej, czasem jeden dzień więcej kosztuje takiego leczenia. Przecież to oznacza skazanie bardzo wielu ludzi na śmierć. Ogromnej ilości ludzi na śmierć. To są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w to i nie wierzcie w te nasze wspólne rządy. Jedyną szansą na to, żeby Polska szła tą drogą, która w ciągu tych ostatnich lat, mimo piekielnych trudności, mimo COVID-u, mimo wojny, mimo inflacji, która na szczęście się zmniejsza i sądzę, że już niedługo będzie zupełnie niewysoka, my potrafiliśmy zrobić dla kraju naprawdę bardzo wiele i jesteśmy w stanie razem z wami zrobić jeszcze dużo, dużo więcej. Tylko poprzyjcie nas. O PSL-u i o tej trzeciej drodze, to proszę Państwa, nie będę mówił, bo gdzie ta droga prowadzi, nikt nie wie. To po pierwsze. A po drugie, tam jest dwóch takich panów, którym jednego zazdroszczę. To wzrostu. Ale proszę Państwa, to jest wszystko. Niczego poza tym im nie zazdroszczę. Szczególnie jednemu nie zazdroszczę tych płaczów nad Konstytucją. Naprawdę. Ja rozumiem, że jest wzruszony, ale żeby, jak to się mówi, stary chłop płakał. No chłopaki nie płaczą. On już nie chłopak, ale tym bardziej nie powinien płacić. Krótko mówiąc, o nich w ogóle nie będę mówił. Jest naprawdę dzisiaj dla Polski tylko jedna szansa, jedna alternatywa. To jest Prawo i Sprawiedliwość, to jest Zjednoczona Prawica. My potrafimy się zjednoczyć, potrafimy mimo różnych zdań w niektórych sprawach działać razem. I będziemy w stanie kierować Polskę dalej. Proszę Państwa, no to Państwo zamiast mnie zakończyli przemówienie. Tak. Zwyciężymy, proszę Państwa. Zwyciężymy. Naprawdę zwyciężymy.
I pamiętajcie o tym ryżem. Pamiętajcie. Bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski. No, dziękuję państwu. Zaraz zejdę, będziemy rozmawiać. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy, pan premier Jarosław Kaczyński. Szanowni państwo! Pamiątkowe zdjęcie, panie premierze, musi być obowiązkowo. Ale moi kochani, nie rozchodzimy się, bo zrobimy sobie wszyscy razem, dobrze? My tutaj na scenie obrócimy się plecami.